Tam mówiłaś o tym wypadku samochodowym. Zobaczmy, to było wcielenie. No, przychodzi mi taki obraz, że po prostu była. Jeszcze nie umiem ci odpowiedzieć, czy to jest to wcielenie, czy inne. Okej, dobra, to wejdźmy w tą sytuację, co tam się pokazuje. Pokazuje się, że po prostu była raz, kiedyś tam wsiadła do auta i była taka właśnie zmęczona, chora trochę, taka wiesz, no nie w pełni, nie w zbyt dobrej kondycji i po prostu spowodowała wypadek samochodowy. Zobacz mi, jak tam dochodzi do tego wypadku samochodowego. Co tam się zdarza? Czy ktoś cierpi? Tak, Ktoś ginie? potrąciła kobietę na jakichś torach tramwajowych, coś takiego. To było w mieście jakimś, tak? Hej, zobacz, jakie są okoliczności tego. Ona była taka zmęczona i zasnęła za kierownicą, czy była nieuważna? Sprawdź mi to, proszę. Wiesz co, była chora, takie mi się pokazuje coś na zasadzie jakby do lekarza jechała, czy od lekarza i była po prostu już taka, no, ledwo ciepła i nie miała ani tej koncentracji, ani no, głowy do tego. Okej, dobrze, cofnij się proszę tam na linii czasu. Co się wydarzyło, że ona wsiadła do samochodu w takim stanie? Ona generalnie była w tym czasie samotna. W sensie takim, samotna, w takim sensie, że po prostu nikogo przy niej wtedy nie było, tak? To ja nie mogę powiedzieć, że nie miała partnera, tylko po prostu w danej chwili tak się fatalnie czuła, że potrzebowała tej pomocy i musiała jechać do lekarza. Okej, wsiadła w samochód, pojechała, tam potrąciła kobietę. Sprawdź mi proszę, co tam się dzieje, jak ona potrąciła tą kobietę. Co tam się dzieje? Jakie są tego konsekwencje i dla kobiety, i dla niej? Kobieta umarła, a ona, wiesz co, tak jakby nawet straciła przytomność, bo już była tak sama w sobie wyczerpana, że ten stres, ten szok spowodował, że jakby odcięło ją. Okej, dobrze, pójdź do przodu dalej, zobacz, czy tam jakieś konsekwencje prawne jeszcze z tego wynikają. Przychodzi mi, że nie, bo też przychodzi mi, że ta osoba po prostu jakby wtargnęła na tą ulicę, ale to jakby z jej poziomu niewiele zmienia, no bo to jednak ona czuje się winna, tak? Dobrze, sprawdź mi jeszcze proszę, bo ona pierwszym w ogóle momentem, żeby ona wyszła z domu, powodem było, że ona się źle czuła. I tam już straciła przytomność i sprawdź mi proszę, co z nią się dzieje dalej. W tym domu, jak jest jeszcze zanim wyszła, Nie. tak? Nie, jak już po tym wypadku, bo to Aha. powiedzmy, że ona w tym wypadku już straciła przytomność. I co tam dalej? Wiesz co, no to widzę, że pogotowie, tak? Policja, pogotowie i ją zabierają też do szpitala. Zobacz, sprawdź mi tam, jakie są konsekwencje tego, czy ona wychodzi, czy tam coś jeszcze się jej dzieje dalej. To jakaś taka poważniejsza generalnie choroba, że ona tam przychodzi mi rak płuc, że jakby w tym szpitalu dłużej zostaje. Z wyrzutami sumienia jeszcze, że komuś odebrała życie. Okej. Dobrze, zróbmy tak. Jest w tym wszystkim osamotniona, tam nie ma do kogo się zwrócić. Nikt jej tam nie odwiedza, nikt do niej nie przychodzi? Mam takie poczucie, że jeszcze jakby miała, że zostawiła swój dom i wszystko, i nie ma jej, i chyba po prostu jest bardzo taka samotna. Wróćmy do momentu, jak ona jest sama w domu i tam zaczyna się źle czuć. Sprawdź mi proszę na około, czy tam są jacyś sąsiedzi.
gdzie ona mieszka? Są, ale ona jakby nie ma nawet siły iść do tych sąsiadów. Ma siłę iść do samochodu, a nie ma siły iść do sąsiadów? Chodzi mi o to, żeby czy ona może, nawet nie to, żeby iść do sąsiadów, tylko zadzwonić. Najpierw na pogotowie, a później do sąsiada. Tak, wiesz co, właśnie tak przyszło, że ona jest takim trochę po prostu już w tej chorobie i już nie do końca wie, co powinna robić. Więc ma po prostu tutaj poczucie, że nie może wyjść do sąsiadów, ale wychodzi do tego szpitala. Takie to są, wiesz, takie już trochę omamowe, że nie bardzo ona już wie, co się dzieje, ale może zadzwonić do tego, do sąsiadki, żeby przyszła. Możemy tak zrobić. No, to zrób tak, żeby ona zadzwoniła do sąsiadki. Dobra. Po pierwsze robię, że to pogotowie odbiera od niej telefon. I zaraz przychodzi ta sąsiadka i jej pomaga. No, żeby się nią zaopiekowała. Tak. Okej. Okay. Dobrze, zobacz, co tam się dalej dzieje. Przyjeżdża pogotowie, co się tak, dalej... Tak, zabiera ją, ale jakby ona ma już kontakt z tą sąsiadką, powiedzmy, to mieszkanie jest zabezpieczone, sąsiadka się opiekuje, ktoś wie, sąsiadka, wiesz, już jej tam przyjdzie do tego szpitala i pomoże. I super. Fajnie, okej. Okay. Dobrze, zamknij proszę tą przestrzeń.